Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Makeup After 40. Na ostatnim live'ie testowałam nowość od NYXa, Total Control Pro, nowy podkład. I powiem Wam, że wyszło na tyle fajnie, to znaczy test pierwszego wrażenia mnie to trochę zaskoczył na plus, no i ustaliłyśmy na live'ie, że kolejny odcinek to będzie test długotrwałości tego podkładu, dlatego że firma obiecuje, że powinien się utrzymać na twarz do 12 godzin. Więc zobaczymy sobie krycie. Jakbyście chciały zobaczyć, co jeszcze jakby przy okazji tych podkładów przyszło do mnie w paczce PR-owej, ochładzacz, ocieplacz do podkładów i rozświetlacze, to ja zapraszam na live'a, gdzieś tutaj odnośnik Wam wrzucę. W odcinku jeszcze paletka Wine and Only od Colourpop i ponieważ jest to paletka niekompletna, ma tylko 3 maty, to ja się dzisiaj wspomogę jeszcze inną paletą od Colourpop, nazywa się It's All Good. Test tej palety chyba już gdzieś na kanale biega, ja muszę nawet zerknąć, poszukać, bo już tyle tych filmów dla Was zrobiłam, że nie pamiętam, ale wydaje mi się, że gdzieś coś jest. Dobrze, także dzisiaj właśnie zabawimy się tymi kolorami. Oczywiście ja dalej testuję też ten korektor od Eveline za 17 zł i słuchajcie, on jest naprawdę rewelacyjny. No naprawdę. Któryś już dzień z rzędu jestem zachwycona efektem, także też ten korektor dzisiaj użyję. Dobrze, moi drodzy, ja się do Was przybliżam, jeżeli jesteście zainteresowane czy zainteresowani taką tematyką, zapraszam na odcinek. Jak zwykle prosząc o wsparcie dla kanału, czyli łapki w górę, subskrypcje, komentarze. Jedziemy z odcinkiem. Ok, zaczynamy od nałożenia korektora. Ja dzisiaj zacznę od oka, słuchajcie. Zacznę dzisiaj od oczka. Mam nadzieję, że mi się uda skończyć ten filmik, bo coś mi tutaj Jasmina jakieś posapywania, słuchajcie, robi, więc mam nadzieję, że jeszcze przez chwilę wytrzyma i da mi skończyć odcinek. Dobra, resztę sobie wklepię gąbeczką. Naprawdę fajnie on wygląda. Teraz go spróbowałam troszkę grubszą warstwą położyć, bo trochę go tak jeszcze cały czas testuję. Okej, tak naprawdę ładnie wygląda pod okiem i na oku i spokojnie jest, jeśli chodzi o cienie. Bo czasami są takie korektory, słuchajcie, że nakładasz pod oko, jest ok, ale na oko nie do końca jakby sprawdza się jako korektor, na który można nałożyć cień. A tutaj jest ok. Dobra, to teraz zaczynamy od paletki tej It's All Good i zaczynamy od najjaśniejszego cienia w palecie. No Worries, to jest ten cień. I ja sobie ten cień nałożę na łuk brwiowy i w kącik wewnętrzny. Pewnie będzie pytanie o lusterko. Lusterko, jak widać, też jest z NYXa. Bardzo małe, fajne, zgrabniutkie, takie idealne akurat do makijażu oka. Teraz przechodzę do paletki Wine and Only. Tutaj mam taki kolor śmieszny, Sip Sip. To jest mat z drobiną, ale ja sobie tego matu, słuchajcie, z drobiną nałożę w załamanie i zobaczymy, co mi się tutaj uda uzyskać. Ja może nie jestem fanką jakichś specjalnych takich dziwnych połączeń matu z drobiną. Dla mnie mat to... Znaczy inaczej, no jak jest, to jest, ale jakbym miała wybierać, to wolę chyba mat, taki zwykły mat.
No ale okej, ktoś tu pewnie jakiś zamysł miał, więc zobaczymy. Idziemy w załamanie. Trochę nad. Okej, i wszystko to słuchajcie przy jednym namoczeniu pędzelka. Niewielka ilość, ładnie się roztarła. Lubię to. Lubię to. Dobra, teraz druga strona. Widać, że jest dobry pigment. I zaraz sobie to rozetrzemy. Okej, lubię takie cienie, które słuchajcie, mają dobry pigment, tak? Ale jeżeli chcemy je rozetrzeć, to się dają rozcierać. Nie robią żadnych dziur ani nic w tym stylu. Także tutaj ładnie. Okej, kolejny kolor to będzie ten ciemny kolor też z drobiną. Jak szaleć, to szaleć. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Wcisnę sobie ten kolorek w kącik zewnętrzny troszeczkę i... wow! Wiecie co? Tutaj mam wrażenie, że ten kolor robi mi trochę dziury. Nie wiem, czy to jest spowodowane może... Nie wiem, czy to jest wina mojej powieki. Czy to jest spowodowane tym, że tutaj jest ta drobina jeszcze. Nie wiem. Zdecydowanie mi się ten kolor z drobiną ciemny nie podoba. Chyba nie jestem fanką takiego połączenia matu z drobinką, wiecie? Dobra, jeszcze spróbujemy to przyklepać, ale jakoś tak... Jakoś mi się to nie widzi. Dobra, spróbujemy sobie to przykryć. Jest taki kolor tutaj Mon Cherie. Wezmę sobie na palec i zobaczymy, czy on mi tutaj będzie w stanie przykryć takie tutaj te dziurki, które mi się porobiły. Hura, hura, uratowane. Dobra, i teraz wezmę sobie Play to Wine, taki kolorek. No, taki ładny bordo. Słuchajcie, co to za kolor w ogóle. No. Okej. I na sam początek sobie wezmę coś jaśniejszego i to będzie blank. Czyli ten kolor, o ten. Wezmę sobie na mały palec i spróbuję zacząć tym make-up. Okej. No dobra. O, wyświniłam się na czole. Dobra, to nic. Dołożymy jeszcze tutaj matu. Powiem tak. Żeby to jakoś genialnie wyglądało, to nie powiem. Nie wiem. Jakoś, kurczę, moja miłość do Color Pop osłabła, słuchajcie. Osłabła. Nie jest tak idealnie, jak kiedyś było z tym Color Popem. Albo może, słuchajcie, jest tak, że moja powieka już nie nadaje się do takiego typu błysków.
To też tak może być, słuchajcie, też tak może być. Natomiast tutaj jakby jest fajnie, ale nie widzę żadnej takiej, wiecie, rewelacji. Jeszcze na dolną powiekę, zakończając już niemalże makijaż, wezmę ten bordowy mat i tutaj w środeczek jakoś będę chciała go nasalić. Ostatni ruch to jest ten najciemniejszy mat i jeszcze ten najciemniejszy mat dam na dolną powiekę. I powiem Wam, że tutaj trochę mi się nie podoba, że te kolory są tak bardzo, bardzo blisko siebie. Na dole niby, słuchajcie, mam tutaj jaśniejszy, zupełnie jaśniejszy kolor. Tutaj ciemniejszym chciałam jakby przyciemnić kącik zewnętrzny. W ogóle prawie, że nie ma różnicy między tym jaśniejszym a ciemniejszym. No ale okej, jakoś powiem Wam, że... Jeszcze może się nie będę wypowiadać, ale póki co to tak jakoś nie podeszła mi ta paletka, słuchajcie. Dziwię się, że to mówi, ale naprawdę, jakoś mi nie podeszła. Dobra, słuchajcie, teraz idę do tej paletki It's All Good i wezmę ten kolor taki 10 na 10. On co prawda z różem ma niewiele wspólnego, ale chcę właśnie tutaj zadziałać akcentem zupełnie innym, żeby coś tu się zadziało w tym makijażu, żeby on nie był taki za smutny. Powiem tak, bardzo, ale to bardzo mi się wszystko posypało, także dobrze, że zaczęłam najpierw od oka. Słuchajcie, mega się sypią te cienie z tymi, maty z tymi drobinami, mega to się sypie. Myślę sobie, że teraz chyba zrobię drugie oko i pojawię się, będziemy razem kończyć make-up. No i ten test długotrwałości podkładu, koniecznie. Okay. Zanim sobie wytuszuję rzęsy, to nałożę podkład, słuchajcie. I teraz Wam pokażę naprawdę, jak on jest bardzo leisty. Zobaczcie, po prostu ciurkiem się leje z tej pipety, więc tak naprawdę wygląda trochę jak woda. Na live brałam kolor 7 i mieszałam sobie ze szósteczką, z wanilią, ale dzisiaj spróbuję sobie 6,5. To jest niut, on jest troszeczkę bardziej ciepły, troszeczkę bardziej żółty, ale też sobie go odrobinkę dosłownie rozjaśnię z wanilią. Okej, skończone. Słuchajcie, dobra. Nakładając podkład miałam wrażenie, że on jest strasznie jasny i strasznie żółty, ale jakby ułożył się do twarzy, więc myślę, że będzie okej. Tym bardziej, że jeszcze będę nakładać bronzer, róż i tak dalej. Słuchajcie, zapomniałam Wam powiedzieć o jednej rzeczy. So Kiss My Check by Marzena Tarasiewicz. Dziewczyna też z Olsztyna, która właśnie we współpracy z firmą Klawier zrobiła taką oto paletę do konturowania. Marzena jest właścicielką salonu sukni ślubnych w Olsztynie, ma przepiękne sukienki, słuchajcie. No i tutaj wydaje się, że te kolory też będą odpowiednie dla mnie. Ja sobie zacznę od tego jaśniejszego bronzera. Powiem Wam, że jeśli chodzi o kolor, totalnie dla mnie. No i jeszcze sobie przyciemnię tym kolorkiem Fever Tan. No i teraz róż. Słuchajcie, ja sobie wezmę Ola Hermosa, ten ciemniejszy róż. On jest chyba, zdaje się, że jest taką lekką drobinką, czyli nie jest matowy. No jeśli o mnie chodzi, to bomba. Bomba, podoba mi się i kolor, i to jak leży na twarzy. I jeszcze słuchajcie, położę sobie rozświetlacze. Rozświetlacze mamy dwa, zaraz Wam zrobię swatche. Jeden jest taki bardziej szampańskie złoto, drugi jest bardziej różowe złoto. Tak to wygląda, słuchajcie.
Ja wezmę ten na dole. Nazywa się Munekita, chyba to tak się, chyba to tak się czyta. Okej. I odrobinę tutaj na kości policzkowe. Fajnie wygląda. Jeszcze sobie to zblenduję ładnie. Ładnie, ładnie, naprawdę ładnie. Okej, to ja teraz poza kamerą nałożę sobie tusz do rzęs. Będzie to Sky High od Maybelline, mój ostatni ukochaniec. I jeszcze spotkamy się, nałożę coś na usta i zrobimy podsumowanko. Okej, zrobione ja teraz na usta nałożę sobie Lip Matic od Pierre Renée w kolorze 8 i nałożę Total Nude 103 od Paes. Nie wiem, jak to się stało, słuchajcie, że ja na taki czas zapomniałam o tej kredce, ona jest taka ładna. No i teraz ten Total Nude od Paes. Kolor tej pomadki idealnie gra z kredką Pierre Renée. No dobrze, skończony makijaż, także ja myślę, że przybliżę się teraz tutaj do Was. Pokażę Wam, jak on wygląda z bliska. Potem jeszcze zrobimy takie wstępne podsumowanie i za kilka godzin wrócę do Was z informacją, co się dzieje z podkładem. Ja go specjalnie pudrowałam, żeby w razie w ogóle móc dołożyć. No i tyle. Także jedziemy. Jeszcze chciałam Wam pokazać, jak ten podkład, jak bronzer i makijaż wygląda w świetle dziennym. Robię filmik przednią kamerką, iPhone'em i bez żadnego filtra, także tutaj macie blisko też, także żeby było widać. Okej, podsumujmy wstępnie odcinek. Jeśli chodzi o makijaż, to jestem zadowolona z tego, co mi się udało namalować. Jest ładny, jest kobiecy i przede wszystkim jest taki leciutki i wiosenny. Nie wiem, jak Wy to oceniacie z drugiej strony, ale dodanie tego koloru takiego fajnego, wiosennego w kącik wewnętrzny z tej drugiej palety spowodowało, że ten makijaż nie jest ciężki. Co do tej palety Wine and Only, słuchajcie, jeżeli to miałaby być paleta taka uzupełniająca, no to czemu nie? Natomiast powiem Wam, że nie za bardzo się polubiłam z tymi cieniami, z drobinkami. Dla mnie mat to najlepiej jakby był matem, a jeżeli ma drobinę, to taki jakby nie za dużo tej drobiny, tak? Bo jak ta drobina powoduje, że on nie chce się jakby kleić do powieki, no to powiedzmy, że no tutaj następuje wtedy ząg. Ja sobie wyratowałam sytuację, bo nakleiłam jeszcze, znaczy dołożyłam sobie tego błyszczącego cienia i finalnie wygląda to dobrze, finalnie wygląda to dobrze. Natomiast powiem tak, nie zachwyciła mnie ta paleta tak bardzo. Nie zachwyciła mnie. Natomiast dalej twierdzę, że Colourpop ma fajną jakość, jeśli chodzi o cienie i bardzo lubię tę markę. No ale tutaj ta paletka to tak, wiecie, średnio. To samo, słuchajcie, ta Wild Child też jakoś nie wzbudziła we mnie ekscytacji, więc sprawdza się zasada, słuchajcie, że nie wszystko z danej firmy będzie Wam odpowiadać. Tak po prostu jest, tak? Coś Ci podpasuje, coś nie. Tutaj te paletki okej, są okej, ale jakby mojej takiej większej ekscytacji nie wzbudziły. Ale za to ekscytację wzbudziła paleta So Kiss My Check od Marzeny Tarasiewicz. Słuchajcie, tutaj jeśli chodzi o kolory,
bardzo trafione pode mnie i myślę sobie, że to są takie kolory, które w większości z nas będą pasować. Fajnie jest bronzer jaśniejszy, ciemniejszy, róż jaśniejszy, ciemniejszy, więc można sobie to też do, jakby do karnacji dopasować. Tak samo takie, powiedziałabym, najbardziej chodliwe kolory rozświetlaczy, więc Marzena, ja Ci bardzo serdecznie gratuluję. Fajna paleta, dobra robota. No i cóż, to tyle póki co. Spotykamy się za kilka godzin i ja Wam powiem, co się działo przez ten czas z podkładem. Dobry wieczór, witam się z Wami serdecznie po niecałych 11 godzinach. Słuchajcie, ja już jestem tak zmęczona, tak strasznie zmęczona, że nie dotrwam już tej jeszcze jednej godziny, tym bardziej, że nie wiem, co mi jeszcze w nocy czeka, czy Jasmina nam nie zechce urodzić szczeniaków, więc generalnie po prostu kładę się spać, musicie mi wybaczyć, nie dojechałam do 12 godzin. Ale słuchajcie, mamy 11 godzin i teraz tak, w ciągu dnia po 5 godzinach jak wychodziłam, niestety nie nagrałam tego, bo nie miałam na to czasu w ciągu dnia, musiałam doklepać ten podkład, tak? Także okolica nosa, okolica brody i okolica czoła była doklepywana. Natomiast to jakby doklepanie spowodowało, że podkład się fajnie odświeżył, no i wytrzymał, tak? Wytrzymał do teraz. Ja niedawno też wróciłam, miałam na sobie maseczkę przez jakieś 20 minut i powiem Wam, że tak jak trochę się starło z nosa, tak tutaj na przykład policzki w ogóle nie były dokładane, w ogóle nie były ruszane, no a maseczka jednak była, tak? Także tutaj policzki, te strefy to jest te 11 godzin na buzi i nie jest źle. Trochę też mi się zebrał podkład tutaj pod skrzydełkami nosa. No i skóra się troszeczkę tak wyświeciła, nie? To są jedyne takie minusy, które zauważyłam. Trochę wyświecona skóra, trochę takie bardziej widoczne pory. Natomiast generalnie podkład naprawdę wygląda nieźle. No i ja myślę sobie, że no nie wiem, czy on jakby trafi do moich ulubieńców, ale powiem tak, jeszcze go potestuję, słuchajcie, jeszcze go potestuję. No i jeżeli do ulubieńców trafi, to na pewno Wam o tym powiem, ale jakby oceniam go, powiedzmy, jak na taki test długotrwałości, to na 10 punktów to oceniam go tak gdzieś na, powiedzmy, 7,5. No i to by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo Wam dziękuję. Zapraszam już teraz serdecznie na kolejne odcinki. Zapraszam na Instagrama Makeup After 40. Szykuję już dla Was kolejne testy. Mam kilka jeszcze podkładów nowych i tych takich wziętych marek i tych takich, powiedzmy, o których nie jest głośno w internecie. Także coś tam fajnego dla Was w kolejnych filmach przyszykuję. Miejcie się dobrze. Trzymajcie się.